W dzisiejszym filmie do wygrania jest ten skin. Jeśli chcesz go zdobyć, zostaw suba z dzwoneczkiem, łapkę w górę pod filmem, napisz komentarz i użyj kodu Croxy na stronie CSGO Skins. Powodzenia! No, witam serdecznie, jestem oczywiście Croxy, dzisiaj kolejna próba trafienia Karambita Tiger Tufa, tak? Tak troszkę chyba nawet mi się zrymowało, więc zaczynamy z skrzyneczką, oczywiście 2% slotter jest to generalnie jak za tą cenę skrzynka, myślę, że jak najbardziej spoko. 60 zł, 90 groszy za taką skrzynkę, myślę, że jest to bardzo spoko deal, więc wrzucamy sobie bota losowego, no i lecimy oczywiście z tą skrzyneczką. Oczywiście przypomnę o konkursie na początku filmu, tak? Kałaszek The Empress spada, 170 zł, więc spoczy. I oczywiście, no jak chcesz mieć udział, najważniejsza rzecz, trzeba użyć kodu Croxy na CSGO Skinsie. Jak osobą pełnoletnią jesteś, to wystarczy, że zaloguj się z linku z opisu bliźniki. Oczywiście tutaj magiczny plusik w prawym górnym rogu. No i wpisz oczywiście kodzik Croxy, który daje ci skrzyneczkę na start za free. No i oczywiście 10% więcej do każdej płaty i kodu możesz używać sobie do woli. A my lecimy. Póki co jest porówno, oboje typu kałaszku i Empress dostaliśmy. 4 ostatnie skrzynki i 4 szanse na tego Bowiego. Spróbujemy i liczymy oczywiście na odrobinę farta, bo skrzyneczka oczywiście, no jak możemy zobaczyć, no nie zawsze oddaje, tak? No nie zawsze oddaje, ale czasem potrafi sypnąć. Też zależy jaka, nie? No to jest jednak mimo wszystko 2%, więc szansa, no jest mała, ale ja lubię takie skrzynki, tak? Tutaj zobaczymy, kto tą bitwę wygra. No jeżeli ją wygramy, no to będzie z 300. No niestety na tych 300 dostaniemy. No to tworzymy jeszcze raz taką bitwę. 609 zł, tyle samo oczywiście co batla poprzednia. No i no generalnie no mam nadzieję, że tutaj mimo wszystko uda nam się tę bitwę. No, chciałem powiedzieć wygrać, no ale co mi po wygranej, jak dostaniemy 10 naklejek, dajmy na to, no wtedy taka wygrana mnie nie interesuje. No ale zobaczmy, może no tutaj zaczynamy dobrze, no już w czwartej skrzynce tutaj daje nam się zdobyć nóż, no a jeszcze 6 skrzyneczek przed nami. No póki co na pewno batla się wyrasną. W Heptorynie tutaj ten boi kosztuje 1500 zł, więc no mówię, jeżeli... Wow, no wow! No jeżeli wrzucamy 10 takich skrzynek starych, będziemy 609 zł, no i policzmy teraz. Mamy 2%, no to mamy 20% w 10 takich skrzynkach, to jest 1/5, no to jest całkiem sporo. I jeszcze tutaj Orion dla mnie spada, no patrz kurczę, jak tutaj naprawdę ta skrzyneczka póki co bardzo sympatycznie, no 3400 prawie że złotych tutaj z tej bitwy, więc no tutaj się wszystko rozstrzygnęło tak naprawdę już w tych pierwszych skrzynkach, jak tutaj ten Bowie pierwszy poleciał. No, no dobra, no 3358 zł. No naprawdę bardzo sympatyczny tutaj zestrzyk gotówki i przede wszystkim teraz możemy spróbować naszego szczęścia na tej skrzynce z tym Tiger Tufem. To jest coś, no kurczę, czego muszę po prostu, no muszę spróbować, tak? 10 skrzynek już 3066 zł. No tutaj już troszkę musimy jednak zabulić za taką bitwę, no ale Karambit Tiger tu startuje. No mówię, no na ostatnim odcinku już mówiłem, jak próbowałem go zdobyć, to jest jeden z najładniejszych noży w grze. No i właśnie o tym mówię. Jest! I o Karambit Tiger tu faktorynio. Ale ej, szczerze? Myślałem, że ten Karambit 7-8 tysięcy kosztuje. Taki, więc no tutaj troszkę się zaskoczyłem, bo na poprzednim filmie to właśnie bot trafił M9 Tiger Tuf i nie wiem teraz, czy ona nie była droższa od tego Karambita nawet. No, tak się właśnie teraz zastanawiam, gdzie w sumie takim, wiesz, głównym itemem w tej skrzyni, no jak mamy na grafice oczywiście jej sama nazwa, no jest to Karambit Tiger Tuf, tak? Na skin taki drugorzędny, można by powiedzieć, żeby więcej kosztował tego głównego, no tak trochę. No nie wiem, ale to jest faktorynium, tak? Czyli ten najwyższy stan, czyli lepiej być nie może, tak? No chyba, że to startraki lecą, ale wątpię szczerze. No ale ostatnie skrzynia, czy jeszcze tutaj coś się wydarzy? Szczerze wątpię, no i nic się nie wydarzyło, no ale mamy to. 2300 zł na plus z takiej bitwy, stary, to jest coś, co biorę w ciemno, naprawdę. Bardzo, bardzo ładnie. 8 koła mamy łącznie. Naprawdę, odcineczek dzisiaj idzie. Idzie bardzo, bardzo tutaj sympatycznie. Sympatycznie. No jak idzie sympatycznie, no to zróbmy coś takiego. Na 10 luksuriosów, no 4200 zł, to też nie jest mała kwota, tak? To jest duża kwota. Jak 10 takich skrzynek.
No, zobaczmy, może się to opłaci, może akurat jakiś banger wleci. No, pierwsze otwarcie niestety nie dla nas. 872 złote rękawice dla mojego oponenta. No ale spokojnie, tu jeszcze będzie dużo szans, żeby się odbić, no ale... No, nie jak mojemu oponentowi, no takie skiny leci, stare, co... Są trzy skrzynki, stare, trzy skrzynki i trzy pary rękawic. Załącznie trzy... Więc zmiary jakieś. Wy to widzicie? To jest stare niemożliwe, żeby wrócić do tej bitwy. No, nie mam szczerze naprawdę pytań. Cztery od... No jeszcze Prince... Co tu się dzieje? On ma już pięć koła w sześciu skrzynkach. No nie wiem, co by musiał się teraz szczerze wydarzyć, żeby mnie to tylko wrócił. To jest strata z rzędu 3000 ponad, tak? To jest... Już, a wykonałem, są dwie ostatnie skrzynki. Nie no, jestem naprawdę w szoku, że cztery pierwsze otwarcia, cztery pary rękawic został. No jeszcze tutaj nóż na koniec, no dobra, no. Nie zawsze można wygrywać, tak? 3700 zł, no. No chciałbym jeszcze raz spróbować z tym Tiger Toothem. Nie będę ukrywał. No może ten warto hold, no nie no, hold to będą trzy skrzynki wtedy. Dobra, ryzykujemy tego Tiger Tootha. Nie ma co tutaj, wiesz, kombinować. Czy 12 skrzynek to jest... Bo wiecie co, zróbmy dwie bitwy po 6 skrzynek. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie jakkolwiek. No jeżeli ta pierwsza bitwa nam nie odda, to będziemy polegać na tej drugiej, tak? Zobaczmy, czy będziemy mieli dwa podejście, tak? No może być tak, że już tutaj dostaniemy tego karabita i wiesz, będziemy musieli wydawać na bitwę kolejną, tak? Tylko zakręcimy sobie coś, o, no właśnie, no to... No, se zakręciłem Tiger Tootha, tak? No niestety, no... Nie! Ej, to jest właśnie to, o czym mówię, on nie jest droższy. On nie jest droższy! On 4900 kosztuje. No nie! Nie, to się nie wydarzyło. 10 koła stare w tej bitwie. Nie, no... Nawet też dałoby nas uratować w tym momencie. Nie, no... 10 tysięcy. No dobra, no kopiujemy, no... No co mam powiedzieć, no nie zawsze się wygrywa, tak? Nadzieja w tej ostatniej bitwie. No ten jeden raz, stary, gdy nie dasz underdoga, no dosłownie. Ale jak zobaczyłem tę dziewiątkę, to właśnie tak się stało. Kurczę, czy miałem raz na pewno w tym poprzednim filmie. Czy na pewno ona była droższa? Czy dobrze mi się, wiesz... Czy dobrze mi się wydawało? No nie, no jednak nie, jednak faktycznie te karamby Tigerów, no 400 zł, no, jest to kwota taka, no biorąc pod uwagę, taka, no jest to różnica nieduża, tak, no ale jednak zależyło o tym, że zostaliśmy na dziurę. No dobra, chyba ostatnie otwarcia, no chyba mogę się z wami żegnać, co? Dziękuję za oglądanie, widzimy się jutro, przypomnę oczywiście o konkursie na początku filmu i co? I do jutra, siema.